Nowa Lewica z europosłem Bogusławem Liberackim na czele zaprezentowała swoich kandydatów do powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Konferencja w Policach odbyła się 26 marca. Tematem było wykorzystanie środków europejskich na szczeblu rządowym i lokalnym. Członkowie Lewicy podkreślili, że dzięki nim udało się zrealizować ważne dla Pomorza Zachodniego inwestycje. Chciałbym zwrócić się, i to jest moja prośba taka serdeczna do mieszkańców Polic, do wszystkich wyborców w tym okręgu wyborczym. Zaufajcie nadal Lewicy. Ja ze swojej strony wszystko to, co obiecałem, ubiegając się w poszczególnych latach o wybór do Parlamentu Europejskiego, dotrzymałem, bo my dotrzymujemy słowa. Czyli i drogi ekspresowe, i linie kolejowe, i tor wodny, i tunel pod Świną, i obwodnice miast, i radykalne zwiększenie pieniędzy dla Regionalnego Programu Operacyjnego. To się stało. I również nasze województwo jest widoczne w Brukseli. W zbliżających się wyborach samorządowych z ramienia Lewicy do sejmiku startują Beata Karlińska i Andrzej Mickiewicz. W ostatnim okresie programowania, przez ostatnie 5 lat, nasz niewielki PCPR ściągnął do Polic, do powiatu polickiego 10 milionów złotych. Te 10 milionów złotych wydawaliśmy w ramach 8 projektów i pomogliśmy prawie 2000 osób. O miejsce w Radzie Powiatu powalczą w Kołbaskowie Monika Bednarska, w okręgu Dobra Nowe Warpno Teresa Szymańska, a w Policach Włodzimierz Wiśniewski. Lewica ma też swojego kandydata na burmistrza Nowego Warpna, jest nim Marcin Polito.